Cześć, z tej strony Piotr. A z tej strony Michał i specjalnie dla Was wyprasował koszulkę. Nie to, żebym zawsze prasował, tylko raz mi się nie wyprasowałem. Wąsy zaostrzone, koszulki wyprasowane. Humor też zaostrzony. Czyżby? Ponieważ jest to nie recenzja oczywiście, bo... Dyskusja? Tak, zgadza się, więc jeśli szukacie treści bardziej recenzenckich, no to bardziej omawiamy poszczególne utwory w recenzjach, które robimy oddzielnie. Lub na stronie, która już wkrótce. Tak, to już możemy teraz zapowiedzieć. Przepraszamy wszystkich, którzy słyszą to już po raz 10, ale po ostatnich kilku filmach trochę przybyło na widzów, więc tak słowem wyjaśnienia. Dyskutujemy sobie tutaj, nie mamy jakiegoś ogranego scenariusza. Zdanie na temat albumu, o którym będziemy rozmawiać, może się zmienić tak naprawdę w trakcie nagrywania. Ale przejdźmy do nie recenzji, do dyskusji, tak o tym już powiedzieliśmy. Tak, dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym albumie Tristana Shaun pod szyldem Author and Punisher, zatytułowanym Beastland. Dlatego uprzedzam od razu, jeśli korzystacie ze słuchawek, możecie trochę chcieć ściszyć głośność, bo pojawi się tu parę naprawdę głośnych klipów i w trosce o wasze uszy, zdrowie psychiczne i fizyczne. No. Pierwszy już za... Na początek kilka słów o tym, kim Tristan Shaun w ogóle jest, bo nie jest to aż tak szeroko znana postać w naszym kraju, czy w ogóle? W naszym kraju nie, chociaż mam nadzieję, że będzie po tym, co się stało ostatnio. Author and Punisher dołączył do stajni Relapse. Wcześniej wydał dwa albumy dla Housecore, czyli wytwórnie Phil Anselmo. Wcześniej w jeszcze jakimś innym labelu, wcześniej sam wydawał swoje płyty, ale co najważniejsze, czym jest jego muzyka, na czym polega jego sztuka? To jest tak naprawdę muzyka na styku muzyki i performance'u, gdzie instrumentów tutaj nie znajdziecie jako takich w tym znaczeniu, wiecie, gitara, bas, perkusja. Dominującymi instrumentami są bardzo dziwne maszyny konstruowane przez Tristana Shauna osobiście. Właśnie przy konstrukcji tych tak zwanych drone machines Tristan wykorzystuje swoje doświadczenia jako inżyniera oraz plastyka i powstają naprawdę bardzo ciekawe konstrukcje, których chyba głównym założeniem jest przetwarzanie dźwięków, które może wytworzyć ludzkie ciało, nie? These were the first ones that I made. So these are basically just controllers for synthesizers. USB output to your computer or to any synth that you want. I'm basically taking a really nice physical thing, a small machine that I've built, and then you basically just attach encoders or potentiometers to them so that you can send that to a little computer and read out all that information. Rzeczywiście instrumentów tradycyjnych może poza klawiszami Casio tak, nie znajdziecie u niego. Ale właśnie wszystkie budowane od podstaw konstrukcje służą do wytwarzania naprawdę piekielnego, zmechanizowanego hałasu. Można to określić jako industrial, można to określić jako noise, jako doom, ale niekoniecznie metal, a nawet jeśli, no to... Metal tak, metal, jak najbardziej. Tak. Sposób, w jaki ta muzyka działa na słuchacza, to jest to jak najbardziej metal, ale no, nie ma tutaj gitary. Chociaż niektóre utwory brzmią tak, że mogłyby być zagrane na gitarze i byłby to wtedy taki bardzo niewypolerowany, taki bardzo surowy metal, taki doom z głębi. Z głębi. Z głębi. Ale Beastland, już przechodząc do rzeczy, to jest jego 8 album. Pierwszy album nagrany dla tak dużej wytwórni. Ja się spodziewałem, że pójdzie w bardziej przystępną formę, że trochę sobie odpuści hałasowanie właśnie na rzecz takich, no nie wiem, zrobienia cięższego Nine Inch Nails na przykład, może jest trochę z Prodigy. Ale to tutaj też jest. To też tutaj jest, ale... To jest.
Album, który w ciekawy sposób łączy zarówno potrzebę hałasowania, potrzebę dostarczania tego hałasu, jak i nieco takich bardziej przystępnych momentów, takich bardziej przystępnych inspiracji, wręcz czasami popowych, ale one są ukryte pod tyloma warstwami hałasu, że trzeba się naprawdę do nich dokopać w pewien sposób. A to nie jest proste, bo z 8 kawałków, które znajdziemy na tym krążku, każdy boli. I właśnie ta przystępność to jest przystępność, ale w odniesieniu do wcześniejszego dorobku Shauna. Nie tego, jak określilibyście przystępną muzykę jako taką. Tak jakbyście próbowali słuchać muzyki, będąc, słuchając jej, mieszkając przy jakiejś fabryce, przy jakiejś hucie, gdzie non-stop się kuje, gdzie non-stop są dźwięki maszyn i próbujecie zza tego usłyszeć muzykę. I to trochę tak tutaj brzmi. No właśnie, jakbyś był w takiej sytuacji, to starałbyś się usłyszeć tą muzykę, czy byś wyłączył ją, bo byłaby dodatkowym bodźcem jeszcze zwiększającym natężenie hałasu? Ja bym wyłączył. Nie, i tutaj, tutaj trochę podobne odczucia mam z tym albumem, bo on jasne dodaje te elementy piosenkowe, ale dla mnie one się nie do końca bronią. Bo albo są tak pochowane, że są w zasadzie bez znaczenia dla całości kompozycji, albo są dla mnie nieinteresujące na tyle, żeby mnie pociągnąć jako piosenka. Wiesz, bardzo mi się podobają wszystkie aranże, bardzo podobają mi się... No podoba mi się wszystko, obudowane, co jest obudowane wokół tych piosenek, oprócz samych piosenek, a to chyba... niezbyt dobrze świadczy o kompozycjach. A może właśnie nie chodzi o to, żeby ci się podobały piosenki, ale żebyś doświadczał tej muzyki i też może bardziej się jej doświadczał na koncertach też widząc, w jaki sposób jest wytwarzana. Ale nie wiem, ja na przykład nucę sobie tą linię melodyczną z Speaker is Systematically Blown. Rzeczywiście to, co powiedziałeś o koncercie, to wydaje mi się, że lepiej odebrałbym tę muzykę właśnie w takich warunkach, bo mimo tego, że Shawn nie jest showmanem aż tak bardzo, to znaczy to bardzo ciekawie wygląda, co on robi, ale tak. Najważniejsze jest to, co te maszyny robią, a nie jak wyglądają, czy... No to nie jest jakiś... Jakieś tam lasery z dupy. No dlatego ja chciałbym doświadczyć jego na koncercie, bo na koncercie oprócz jakby całej tej fascynującej otoczki, patrzenia na to, jak artysta wydobywa te dźwięki z własnego ciała i przetwarza je za pomocą tej całej maszynerii, to na koncercie on byłby też niedoskonały w tym, co robi. To by było ciekawe, bo mimo użycia tej całej skomplikowanej elektroniki i maszyn, to cały czas człowiek jest tutaj jakby w centrum i te maszyny są podatne na jego jakieś tam, no nie wiem, niedoskonałości, nieregularności, na błędy. Zapominalskość, cokolwiek. To mi właśnie problemy z koordynacją. To mi właśnie taki filozoficzne pytanie przypomina. Bo ta muzyka wciąż, mimo tego, że wiem, że ją obsługuje człowiek, jeden człowiek, to wciąż mi brzmi tak bardzo automatycznie, tak bardzo maszynowo, tak jakby była grana przez robota, a z drugiej strony, czy tworzenie doskonałej sztucznej inteligencji, doskonałego, powiedzmy, takiego sztucznego człowieka, nie zakłada też, że on powinien być niedoskonały, tak jak człowiek? I will destroy. No chyba tak. Chociaż wtedy, no po co tworzyć taką inteligencję, bo mamy, już jesteśmy niedoskonali, nie? No. Ale to, do czego zmierzam, to że tych niedoskonałości nie będzie, nie ma uchwyconych na płycie. No to, co powiedziałeś o rozbieraniu tego na warstwy, przekonuje mnie. Muszę przyznać do pewnego stopnia. I to nie tak, że mi się ten album nie podoba, tylko mógłby mi się podobać jeszcze bardziej. A na tę chwilę, po kilku odsłuchach, męczy mnie bardziej i nudzi w pewnym momencie nawet. Ja powiem, że nie, bo uwielbiam doświadczenie szukania w tych warstwach innego rodzaju inspiracji, innego rodzaju odniesień. W kończącym utworze tytułowym jest wręcz taki synthwave. W przedostatnim utworze jest z kolei takie wręcz prodigy. Ten pop gdzieś tam w tle, te gitary, te niby gitary właśnie, takie wręcz piwniczno-dumowe. To wszystko jest tak zbudowane, że
pomimo tej maszynowości, pomimo tej bezpośredniości tej muzyki, która uderza tak bardzo rytmicznie, jakby to właśnie było stworzone na mocno przesterowanej perkusji miejscami, to brzmi to wciąż tak, że można z tego wyciągnąć takie odnośniki pewne. To nie jest tak zautomatyzowane, że jest tylko maszyna, tyle, nie? Tak jakby robot na podstawie jakiegoś ograniczonego katalogu muzycznego miał stworzyć muzykę właśnie na kształt tej ludzkiej, ale nie do końca wiedział, jak to stworzyć, nie do końca miał narzędzia i stworzył właśnie coś takiego. Bardzo zdehumanizowana, ale wciąż mająca pierwiastek ludzki, muzyka maszynowa. Tak bym to nazwał. To chyba nie ma nic więcej do dodania. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym albumie. Podyskutujmy na jego temat. Nie musicie się z nami zgadzać. My sami się ze sobą nie zgadzamy. I czekamy na was w komentarzach. I nie tylko. Na Facebooku i niedługo też na stronie. Obiecujemy, że się w końcu pojawi. Cześć. Cześć.